Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kotika w pierwszej części na silniku Unreal Engine 5. Wracamy z cmentarzyska orków, to światło nam jeszcze działa tutaj nad nami i tak naprawdę nic stamtąd ciekawego nie wyciągnęliśmy. Ten bal Kadar? Nie, chyba mi się pomyliło. Jak on się nazywał, ten bal, który tam właśnie był na tym cmentarzysku. Zaraz my tutaj to znajdziemy. Tu było nawet w sumie zadanie jakieś na ten temat. Dziwne, że w sumie nie widzę go jakoś. Chociaż ono jakby nadal trwa. No tak, przecież ono jakby nadal trwa. Nim wrócimy do Korangara. Bal-Lukor. To był Bal-Lukor, który końcowo no, nas zaatakował po prostu. Rzucił się na nas, odkleił mu się już totalnie wtedy. No i go musieliśmy niestety, w sumie to on nas zaatakował, zabić. A jakimiś tam ziomkami ze sobą nie byliśmy, także żadna strata tak naprawdę. Wracamy do Korangara. Wracamy do Korangara, powiedzieliśmy o tym, że no tak naprawdę ta wizja, która przedstawiała no niby te cmentarzysko, no bo ona przedstawiała te cmentarzysko, do niczego nas nie doprowadziła. Dziwna była animacja tego typa, tak aż przestałem mówić, jak zaczął właśnie klękać, no powiedzmy, jakby ginął. Tak to właśnie wyglądało z daleka. No i idziemy do Korangara, tutaj wiemy, że Iberion niestety nadal jest nieprzytomny i będzie trzeba mu chyba jeszcze spróbować pomóc w jakiś tam sposób. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku. Nic. A co z Valem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal-Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bal-Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zburzyć, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnie. Śpiesz się! No dobrze, w takim razie idziemy po zielska. Zanim jeszcze wrócimy do starego obozu, no to tutaj pomożemy. Bo musimy wrócić do starego obozu, musimy iść do Koristo. Nauczyć się trzeciego kręgu. Mamy już 20 punktów nauki, czyli tyle, ile potrzebne jest na właśnie trzeci krąg. Zaraz tak naprawdę będzie poziom, więc za następny poziom, nie wiem, może jakąś manę. Albo może już będziemy odkładać w sumie na następny krąg, na krąg czwarty. Chociaż jeszcze będzie trzeba tutaj sporo potworów sobie ogólnie powybijać. Możemy sobie w sumie napój lekkości wybić. Przyda się. Pomaga. Co prawda na minutę akurat te mamy, ale jest ok. I sprawdzimy jeszcze, czy mamy możliwość w trzecim rozdziale, po tym jak tutaj no sprawdziliśmy w ogóle to cmentarzysko, czy możemy właśnie kupić tą lepszą szatę magów ognia u Koristo, bo tam jest jakby dostęp do niej. To już jest w sumie szata arcymistrza, ale no trzeba będzie zobaczyć, nie? Czy w trzecim rozdziale jesteśmy w stanie właśnie sobie ją kupić, bo akurat mamy też odłożony jakiś tam hajs, także myślę, że tutaj nie powinno być problemu, ona jakaś tam bardzo droga też nie była, także zobaczymy, nie? No i też jak trzeci krąg sobie wbijemy, kupimy od razu runę, kulę ognia, czwarty krąg, no to już był, że będziemy mieli ognistą, ale kula ognia nam na pewno już to się będzie przydawała. Także taki jest plan, póki jeszcze no nie mamy tego czwartego kręgu, to będziemy tą z kulą ognia sobie już trochę więcej działać, no bo ten ognisty pocisk, który mamy na pierwszy tutaj krąg, no to tak za bardzo
szkód nie robi, co nie? No i dobra, teraz tak, bo tutaj w ogóle nic nie widzę, co jest dziwne. Żadnej rośliny tam tak naprawdę. O kurde, to trzeba na wężu uważać, no tak. Żadnej rośliny tak naprawdę nie widzę. Nic nam się tu właśnie nie pokazuje. One były te rośliny, te uzdrawiające zielska, z takimi chyba żółtymi czy tam pomarańczowymi kwiatami. Znaczy, no takimi, no, można tak powiedzieć, liściami chyba bardziej. Liśćmi, sorry. I całkowicie ich w ogóle tutaj nie widzę. Nie wiem, czy w ogóle też za daleko nie pobiegłem. Więc może się po prostu wróćmy, bo nie wiem, czy w klasycznym gotiku tutaj jakby już bariera nie kopała nas. Także może po prostu się wróćmy. Niestety tutaj tak poruszać się nie jest zbytnio kolorowo, ale nic nie zrobimy. Wrócimy się i może bardziej jakoś tutaj tak w centrum tych bagien, nie? O kurde, nie wiem jak to będzie z wężem botnym. Także tak staram się nie zahaczać ich. Można by było niby spróbować, ale... Na razie sobie odpuśćmy. Tutaj może będzie coś? Nic tu nie ma, ale się ładnie świeci. A, jest tutaj! Moglibyśmy niby spróbować, zobaczymy. Z ciekawości. To są kryty? Chyba ta. O kurde, 400 expa. Kły. Możemy w ogóle od razu od buta, tak bez nauki, kły pozyskiwać? Dziwne. Mówię, nie podświetlam, bo się podświetlenie chyba coś tam nam zepsuło. To jest dziwne. Ale już któryś raz, także tutaj też musiałoby być to naprawione, poprawione z tym podświetlaniem przedmiotów, żeby to zawsze działało. I dlatego właśnie tak może nie zwracałem uwagi na to i może jakieś zielsko ominąłem, bo tak to teraz będzie trzeba właśnie patrzeć sobie tak mocniej. Zioło zdrowiające, zaczekajcie, bo tych mamy 3. Aha, są. Dobra, to najmocniejsze to są te. 49 raczej zdrowia. Ile? 5? 5, no właśnie, kurde. To nie były te, to te słabsze nam tutaj dała gierka. Do ekwipunku, może tutaj? Trzeba tak pobiegać, bo pod tymi krzakami też mogą być. No i wtedy nam się najwyżej wyświetli, co nie? Podświetlenia tego przedmiotu nie widzimy, co prawda jest to słabe i nie wiem, może... Znowu może być to spowodowane tym, że przechodzimy z innego świata na drugi świat. I dlatego tak się dzieje, bo na przykład mieliśmy tak też w starej kopalni. Wróciłem ze starej kopalni, wyszedłem do... kolonii. I też właśnie wtedy te podświetlenie nam się coś tam psuło. Teraz tak samo, z cmentarzyska orków wyszliśmy i właśnie chyba od początku w ogóle tego nie mamy. Także nie wiem, chyba wystarczy się przespać czy coś takiego, jakoś to tak działało. Wyłączenie, włączenie tego niby nie naprawiło, albo może nie wiem, gierkę może coś tam zresetować czy coś. No tu byłem, no i tu ominąłem, no właśnie. Nawet może ktoś je widział, tylko po prostu ja nie zwracałem właśnie uwagi przez to, że myślałem, że podświetlenie mi nadal działa, jakby, nie? No dobra, tak naprawdę mamy 5 tych, no, najsilniejszych, czyli te, które nam tam 49 leczą. Więc tak naprawdę możemy już wracać, wbijemy sobie jeszcze eliksir na powrót. Akurat myślę, że nawet może wystarczy, bo to jest na minutę. Żeby być na miejscu. No i co? Oni tam dalej będą chcieli w ogóle? Już nie pamiętam, będę musiał sobie przypomnieć, jak fabuła dalej się po tym rozwija teraz, nie? Ale chyba niestety teraz ogólnie, no, to będzie możliwe, że już za późno z pomocą dla Iberiona. Ale to akurat dobiegniemy, zobaczymy. Przy okazji będzie trzeba się w sumie przespać, bo się ciemno robi. I zobaczymy wtedy właśnie, czy to podświetlenie nam się poprawi, ale fajnie w sumie, że się tak ciemno robi, bo te bardzo uwielbiam te pochodnie, które oni tutaj mają. Bardzo fajnie oświetlają, tak na niebiesko, taki klimacik jest, nie? Chyba największy jest klimat tutaj w obozie na bagnie. Ze wszystkich obozów. Jeżeli chodzi o taki... jakieś takie oświetlenie w nocy czy coś, nie? Jeszcze nie jest aż tak ciemno, ale już się zaczyna fajnie robić.
W sumie przed świątynią też tutaj jest okej, nie? No tak, w sumie idealnie nam wystarczyło. Stary wstał. No, wstał na chwilę. Zobaczył mnie i poszedł spać. To jest jakiś fake. Oni robią nas w chu. W konia to znaczy. Tak naprawdę może żyje. Znaczy, no niby żyje, nie? Wszystko widzieliśmy. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Nie było zbyt dobre. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje nam ludzie tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Kiedyś takie sprawy... Jakiś dźwięk tu dodali. Nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświat. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? Nie wiem. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. Jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Chciałbym już skrzyć. Jeszcze coś. Tak. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. No niestety. Ej, w sumie... No niestety Iberion zginął, ale to tak już w sumie wiedzieliśmy. W sumie nie wiem, czy kiedykolwiek była teraz... się pogubiłem. Opcja właśnie przeszukania go. Chyba myślę, że nie. Myślę, że nigdy nic przy sobie nie miał. A tu pirokinezę w ogóle sobie możemy wziąć. Pirokineza w ogóle nie wymaga żadnego kręgu? Chodzi na to, że runy z obozu na bagnie, no te śniącego powiedzmy, w ogóle nie wymagają kręgu? Trzeba by było właśnie u jakiegoś tam handlarza zobaczyć, nie? Zobaczymy. Ciekawe. Pirokineza? Może się to kiedyś przydać. No idziemy do namiotu Kaloma. Zabieramy almanach i zabieramy kamień ogniskujący, no i wybieramy się do magów wody. No i przy okazji akurat idealnie będziemy tutaj mogli właśnie zahaczyć stary obóz po to, aby tam się wyuczyć. Może coś się tam kupi jeszcze u magów. Zobaczymy. Wyuczyć się właśnie tego kręgu. Akurat mamy też jeszcze kolejny poziom, bo w ogóle 2000 dostaliśmy, jak poinformowaliśmy Angara o tym. Dobra, almanach i kamień ogniskujący. Jak poinformowaliśmy Angara o tym, to dostaliśmy te 2000. Na cmentarzysko w sumie też tam sporo tego ekspa wpadło. Orków w sumie, nie? A, bo tam głównie orkowie byli. W sumie tylko orkowie byli do wybijania. No i fajnie to wygląda, fajnie. Ten macik jest, nie? No i tak poza tym... Dużo było fajnych rzeczy poukrywanych w tych mumiach. No, tam na początku właśnie tego cmentarzyska, także jakieś tam mikstury, jakieś tam pierścienie, nawet na manę coś dostaliśmy. Jakiś amulet. To wszystko nam się... Myślę, że przyda. Kurde, musimy zapierdzielać teraz z buta. Fajnie, że w sumie zaczynałem już jakby być teleporty. Musimy teraz zapierdzielać z buta do nowego obozu. Ale fajnie właśnie, że już się zaczynają teleporty, także tutaj będziemy się mogli teleportować już teleportem. W starym obozie właśnie nie wiem, czy teraz też dostaniemy jakby teleport? Jakby teraz już jakby wszędzie będziemy mogli dostać? No ale to byśmy musieli, nie wiem, poinformować chyba Magnata, Gomeza. Może będzie w sumie opcja, może jest właśnie chyba opcja, nie? Poinformowania go właśnie o tym, że Iberion nie żyje, jak jeszcze się niby nie dowiedział może. Tak to może wtedy nam jakby da runę, jak coś? A w nowym obozie, jak dojdziemy do magów, no to może magowie nam dadzą? Zobaczymy, myślę, że w sumie moglibyśmy sobie...
być na miejscu. Jesteśmy już w starym obozie i tak naprawdę, dobrze, że mi się przypomniało, możemy sprawdzić od razu sobie to kowalstwo. Bo ja trochę tych surowych stali ostatnio sobie właśnie zabrałem i na tym trochę tak naprawdę możemy hajsu zrobić. Także prosto pójdźmy do tutaj kowala. W sumie te mięcho można by było też usmażyć sobie, bo to tam na raz wszystko się smaży, także tak można niby było zrobić. No dobra, czyli tak, no na pewno tutaj trzeba podgrzać sobie pręty na początku. Aj, o kurde. To okno to bardzo fajnie wygląda, nie? Craftingu. Rozgrzane ostrze, rozgrzana stal. Czy tylko mamy surowej stali? Myślałem, że więcej. A to może u tamtego drugiego kowala jest ten więcej, to znaczy. Dobra, będzie trzeba się też przejść w sumie. Okej, no i tutaj uciekajcie. Ostrze, ale to nie, no to powinniśmy teraz przecież. Kuć. Dobra, trzeba było na ostrze od razu. Teraz kamień szlifierski. Nie musimy nawet hartować go. Od razu tworzymy jakby prosty miecz. Dobra, no załóżmy, że robimy sobie 3. Też może musimy? Nie, nie musimy w sumie. To jest, że prosty miecz było napisane, a dostaliśmy niewykończony miecz. No właśnie, niewykończony. Ale on tak się po prostu nazywa, no więcej nic im nie zrobimy, co nie? W jaki sposób jakieś inne receptury, jakieś inne schematy w ogóle wyciągać? To ja nie pamiętam w ogóle w jedynce, jak to działało. No ale to w sumie tu stówę nam pokazuje. To ile tu na handlu będzie? A, no połowa się w sumie zmienia. No dobra, no to zawsze tam oczywiście jest na plus, co nie? Dobra, teraz nie będziemy się tam sprzedawać za bardzo. Więc dobra, pójdźmy do Koristo. Nauczmy się, spróbujmy kupić tą szatę, może będzie można. Pójdziemy do Gomeza zobaczyć, czy po prostu można go poinformować, czy my możemy go poinformować o śmierci Iberiona. No i dobra, po kolei wszystko, nie? Możesz mnie wprowadzić w Argana trzeciego kręgu? Trzeci krąg to jeden z najważniejszych etapów w życiu każdego maga. Przystępując do niego, przestajesz być uczniem. Zaszedłeś już bardzo daleko na ścieżce magii. Potrafisz posługiwać się runami. Ta wiedza posłuży za fundament twojej dalszej nauki. Używaj magii runicznej świadomie i z rozwagą. To, czy z niej skorzystasz, czy nie, powinno zależeć wyłącznie od ciebie. Wybór, którego dokonasz, musi być ostateczny. W magii nie ma miejsca na wahanie. Wyobraź sobie wyraźnie ścieżkę, którą chcesz kroczyć i ponieś wszelkie konsekwencje swojego wyboru. Kurde, ile to kosztuje, no? Nie powinno tak być. To też powinno być poprawione, bo nie widzimy po prostu jakby ceny, nie? Także my sobie zrobimy to w taki sposób, że zapiszemy 300, nie, strzelam, że 1500? Mistrzu, chciałbym nosić szatę arcymaga ognia. Twój czas wreszcie nadszedł. A, możemy, okej. Okay. Czyli w trzecim rozdziale. Szatę arcymaga ognia. Dobra, no mieliśmy 300. Taki fake, nie? Tak. Przypadkowo. Prawie wyciągnąłem miecz. I od razu się wszyscy rzucili. No tak, 1500, czyli trafiłem. I ona jest o 10 lepsza przed bronią. 5. Przed ogniem i w sumie 5 przed magiem. Tutaj, jeżeli chodzi o pociski, nic tutaj się nie zmienia. No i ładnie wygląda oczywiście. Nawet ten miecz dość w sumie pasuje, co nie? Dobra, czyli to mamy. No i jeszcze Gomez. No i w sumie do nowego obozu idziemy do magów wody. Zobaczymy. Cóż to tam dalej będzie. Ej, ty! No nie, w sumie nie możemy go poinformować, nie wiem, może po prostu jakoś z automatu on jakby się już dowiaduje o tym. Dobiegamy na miejsce
I zacząłem tutaj nagrywanie, bo widzę, że Gorn stoi na przejściu. Nie pamiętam, co tu się w ogóle działo, także nas pewnie zaczepi, no właśnie. Ach, to ty! Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Mam ważną wiadomość dla magów wody. W takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. No myślę, że to czym się dowiedzieliśmy tutaj w obozie na bagnie, to co tam w sumie zrobiliśmy, no widzieliśmy te cmentarzysko i Berion nie przeżył już, znaczy nie żyje w sumie, nie? I tak dalej, no to raczej powinno wystarczyć, żeby oczywiście nas tam wpuścili. No jednak coś tam my, jako my, działamy ciągle, nie? Pomagamy. Dużo, bardzo dużo w sumie. Tak, dobra, mistura mi się niestety skończyła przez to, że Gorn mnie zahaczył. Ale to nic. W sumie to będzie trzeba ich sobie kupić trochę więcej, bo się do nich zaczynam przyzwyczajać. Trochę tam kosztują, ale przydają się czasami. No dobra, jesteśmy na miejscu, obok Kronosa. Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę ci pomóc zwiększyć twoje magiczne moce lub zaopatrzyć cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla ciebie zrobić? Lepiej się do tego nie mieszać. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Tak długo jak mnie, to nie powinieneś wierzyć we wszystko. Iberion, duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można było polegać. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. No oczywiście, no Kronos równie dobrze przecież sam by mógł o tym mu powiedzieć, ale tu nie o to chodzi. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że Śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca Rudy. To nie mój problem. Żebym właśnie sobie zobaczyć w niego, jak to wygląda. No tak naprawdę właśnie my taki amulecik mamy, ale też fajnie jakby niby zdrowia byśmy mieli więcej, ale to myślę, że co to 15? Taki pierścień jest? Jakbyśmy właśnie mieli manę, to możemy w sumie zostawić, ale zdrowie też by było ok, no ale amulet jeden możemy nosić, także myślę, że zostaniemy przy manie. No jeżeli chodzi o pierścienie, w sumie jest jeden 10 do many i drugi jest 15 do many i 15 do zdrowia. Jeszcze sobie zerknijmy, jakie my mamy na manę. Raczej tutaj żadnego nie mamy, ok. Chociaż zaczekajcie, bo mogą te założone mi się nie pokazywać, no właśnie, ale to są na pociski, bo one chyba raczej się nie pokazują tutaj też. Czyli myślę, że na pewno moglibyśmy sobie kupić ten za 515 oraz ten za 210 many. Jeżeli chodzi o amulet, to w sumie no zostawmy, ale tutaj moglibyśmy niby też jakąś runę kupić. Bryła lodu, to myślę, żeby nam się mogło przydawać.
raz na jakiś czas. Akurat mamy tutaj odpowiedni krąg. Możemy coś tam tutaj posprzedawać od razu. Miecz wojenny, miecz bojowy. Dobra, to w sumie sprzedajmy. Okej. Bo te runy trochę kosztują. Oczywiście, że jedną. Po co mi więcej? Światło, nie. Uzdrowienie to chyba mamy. Już w sumie nie mamy. Ale no nie jest niby jak na razie tam w sumie zbytnio potrzebne. W kierunku listy, nie wiem, w sumie się zastanawiam nad tym, czy to brać. Na razie może nie bierzmy grom, ale to czwarty krąg. Dobra, to na razie w sumie nic tu nie bierzmy. Te pierścienie możemy tak naprawdę sobie już założyć. Jak zaczniemy teraz już zaraz sobie trochę więcej z tych czarów korzystać, to tej many nam tam się przyda. Myślę. Amulet. Na razie amulet zostawmy, ten 15-15. Dobra, te triandoch, idziemy do Saturasa. Trzeba mu powiedzieć o tym wszystkim. O tym, o czym się oczywiście dowiedzieliśmy. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła. Tetriantroch. Tetridanoch. Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się. Możesz przejść. Dzięki za pozwolenie. Gdzie mogę znaleźć Saturasa? Poszukaj za tą wielką, okrągłą bramą. Kim jesteś? Nazywam się Nefarius. Mag kręg wody. To jest po prostu głos, nie? Nie ma już tego dubbingera w naszym świecie. Już zmarło mu się, ale jeżeli dobrze pamiętam, raczej tak. Ale kurde, fajny, fajny, bardzo fajny głos. Nie tylko jemu podkłada, nie? Mam ważne wieści z obozu bractwa. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Korkalom? Nie. Kalom wyrzekł się bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić, mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Korkalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. Wezmę ten almanach. Mam tu ten kamień ogniskujący. Trzymasz w ręku klucz, który może nas wyzwolić z kajdan niewolnictwa. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące.
Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Muszę cię ostrzec. Te poszukiwania mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. Weź tę mapę. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie, tutaj, na najwyższym poziomie. Dobra, fajnie, fajnie, ale burza chyba jest. Idziemy zobaczyć, jak wygląda burza. Jakieś efekty są, czy coś, bo tu kurde... Coś tam słychać. Czy się błyska, czy nie? Ale by było fajnie, jakby to kurde przez barierę jakoś tak się pokazywało ładnie. Ale fajnie nawet, to jest okej, nie? Nie no, zajebiście. Siwo aż się zrobiło. No, ale patrzcie, jak tam ćwiczą, nie? No zabłyśnij, no jeszcze. Kurde, tam. Chcę zobaczyć tak... No, w takich fajnych, losowych miejscach się to pokazuje. Nie, no jest git, nie? Dobra, będzie trzeba działać sobie z kamieniami ogniskującymi i wszystkie odnaleźć. Tym fajnym klimatem deszczowym kończymy. Trzymajcie się, kolejnego, cześć.